Kłebo na Fide, a dokładniej Kuba Grabowski zasypał swoich fanów informacjami na Twitterze. Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suma, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat tych wszystkich informacji, które mogliśmy uzyskać z wylewu, który Kłe poczynił na swoim Twitterze. Ten materiał będzie troszkę inny niż wszystkie odnośnie osoby Jakuba Grabowskiego, czy też Kłebo na Fide, czy też Kuby Grabowskiego, ponieważ nie będziemy tutaj nic rozkminiać. Ja was jedynie przeprowadzę przez najciekawsze zagadnienia i pytania, jakie mogliśmy zobaczyć na Twitterze u Kuby, i na koniec samemu to wszystko jakoś podsumuję, a przynajmniej postaram się swoimi słowami. Zacznijmy zatem od najciekawszej rzeczy, czyli chyba udostępnionych utworów. Przed zaprezentowaniem nam tych utworów Kuba napisał takiego tweeta: umawiamy się tak, że ja wam rzucę wszystko, co mam, kilkanaście miesięcy mojej pracy bez żadnych finansowych oczekiwań, a wy w podzięce wypijecie za mnie jedną maczę z Riddla, nawet jak nie smakuje. Deal? Utworów w cudzysłowie, ponieważ chociażby do stanu akceptowalnego na mixtape jest im bardzo daleko, ale i tak jest to coś mega fajnego dla wielu słuchaczy, w tym i dla mnie. Na całe szczęście ktoś już zdążył zebrać wszystkie nieopublikowane linki w całość i udostępnić jako mixtape na sam Cloudzie razem z tytułami i całą rozpiską. Link oczywiście w opisie. Pamiętajcie jednak, żeby to tylko traktować jako ciekawostkę, czy też po prostu smaczek dla fanów. Mamy tutaj 17 tracków, w tym także dalszą część utworu z Omegą, do którego klip jest akceptowany przez samą osobę Kłe i najprawdopodobniej zostanie nam zaprezentowany, w przeciwieństwie do innych nieskończonych projektów. Ciekawe są również tweety odnośnie Tinkasi, ponieważ jedna z osób zarzuciła Kłe kłamstwo, do czego raper się ustosunkował. Kłe, to okłamałeś nas? Tinkasia. Dla moich lwów szykuję wieczerze, RP zaspokoiło głód, a to dopiero mezę. Przyszedłem tu, następną płytę napiszę pod kołdrą. Na cały świat, szykuję przełomowy twist. Kuba Grabowski. Wszystko powyżej się zgadza. 1. Właśnie was karmię. 2. Większość prewek nagrywałem pod kołdrą. 3. Aktualne. Jedna z osób w takim przypadku zapytała, czym jest przełomowy twist, na co jednak Kłebo nie chciał odpowiedzieć. Ciągnąc dalej wątek Tinkasi i Maczalatę, Kłebo został zapytany, czy miał być to jakiś większy projekt, na co samemu odpowiedział w taki sposób: Kuba, zdradzisz zamysł związany z Tinkasią i Maczalatę? Miałeś na to jakiś plan? Czy były to luźno wrzucone numery? To miała być epka z fitami Tommy Cash, Mick Jenkins, Elvis Romeo, Madlib, Black Milk, Antona MC, plus jeden z hype'owych gości a la Trippy Red, żeby pokazać sobie i ludziom, że się da. Da się, ale to byłaby sztuka dla sztuki. Omega jeszcze. Zaznacza, że wszyscy wymienieni wyżej to postaci, które bardzo cenię. Nie chciałem robić trapowych ani drillowych fitów, bo nie chciałem za bardzo nagrywać takich rzeczy, więc finalnie te numery z gośćmi wyszły mało komercyjnie i średnio hitowo, nie warte świeczki. Co ciekawe, odnośnie międzynarodowych kolaboracji, to na jednej z grup Kłebo pochwalił się, jak legendarnych producentów zdołał ogarnąć. Dużo producentów miałem fajnych: Madliba, Clams Casino, Black Milka, zakurzonych, ale jarałem się. Dostaliśmy jednoznaczne i ostateczne potwierdzenie, że trzeci zapowiedziany fit Kłebo to jest fit od Getsa. Takie słuchy chodziły już od dłuższego czasu, no ale dopiero teraz otrzymaliśmy ostateczne, jednoznaczne potwierdzenie tych plotek. Kuba, jeszcze takie pytanie, ten trzeci pożegnalny fit będzie u Getsa? Tak, to jest ten kawałek nazwany roboczo Nie Widzę Słońca, przerobiony przez Kubę. Jedną z rzeczy, która chyba najbardziej ciekawi wielu słuchaczy, a przede wszystkim fanów, to kwestia Galaktyki, na co Kłebo również się wypowiedział. A ile było prawdy w legendarnej już Galaktyce? Luźno rzuciłeś nazwę płyty, czy faktycznie na początku miała ona powstać? Nigdy czegoś takiego nie planowałem. To znaczy planowałem płytę Galaktykę, ale nie miała się tak nazywać. Jak widać, kilkuletnie rozkminianie wszystkich teorii wobec płyty Galaktyki było zbędne, ponieważ nawet nie miała taka płyta wyjść, a przynajmniej nie o takim tytule. Został również poruszony wątek tajemniczego koncertu finałowego, tego takiego ukrytego, z pożegnalnej trasy Romantic Psycho. Czyli finałowy koncert miał być w Aquaparku we Wrocławiu? Wszystko jasne. Nie, finałowy koncert to miała być akcja niczym z serialu Dark i połączenie trzech kropek z trzech różnych osi czasu. Finalnie nie chciałem się już porywać na zjadanie własnego ogona, bo koszta na trasie mnie zjadły. Zaparkujmy to i może ten jeden raz jeszcze kiedyś, choć wątpię. Tweet ten jasno mówi, że kiedyś, choć wątpliwe, będziemy mieli jednak szansę zobaczyć tego Kłebo, jakby zawsze zostawiał sobie tą furtkę, żeby ten jeden raz jeszcze nam się móc zaprezentować, ale czy dojdzie do tego? Wątpię. Bardzo ciekawym wątkiem, który został poruszony, jest kwestia rozwijającego się AI, ponieważ Kuba powiedział, że jest gotów sprzedać
prawa do postaci Quebo na Fide? Zeskanuj swój głos do jakiegoś AI, to już w ogóle będziemy mogli sobie sami płyty tworzyć. Cyberpunk. Właśnie chciałem w ogóle sprzedać postać Quebo na Fide na ostatnim koncercie. Prawa do głosu, do wszystkiego. Jeżeli ktoś jest chętny, dalej jestem tym zainteresowany. Z moim Instagramem Quebo Ombre łącznie. W jednym z tweetów również możemy dowiedzieć się, od kiedy raper planował zakończenie kariery. Myślałem, że Romantic Psycho już nie zrobię. Po tym miałem jeszcze tylko chęć zrobienia czegoś z zagranicznymi gośćmi, ale w końcu uznałem to za bzdurę, plus chęć leczenia jakiegoś kompleksu i odpuściłem. Kilka fitów udało się nagrać, ale te numery nie wychodziły dobrze. Na sam koniec swoistego Q&A na Instagramie raper zostawił swój statement. Nie bądźcie zachłanni, i tak wyszedłem ze strefy komfortu, więc proszę już nie marudzić i nie snuć teorii. Tyle wystarczy. Zamykamy domniemania. Żadnych solowych rapowych rzeczy ani streamingów nie ma już w planie. Poza tym robię sporo rzeczy, spośród których Misty jest priorytetem, więc dziękuję za przyjęcie, zwłaszcza Mochi. Wywiady planowałem, ale nie ma sensu, żebym tam przyszedł, dopóki nie skończę tego, co mam w planie. Jeżeli chodzi o numery wyżej, podejmowałem wiele prób. Próbowałem ogarnąć featuringi i zrobić coś zaskakującego, ale poległem. Przegrałem ze swoimi dynamicznie zmieniającymi się stanami psychicznymi. Bez robienia rapu jest mi znacznie lepiej. Wywoływało to szereg niepożądanych reakcji. Właściwie to każdy moment uniesienia, jak ten teraz, je wywołuje, ale i tak często temu ulegam. Tak czy inaczej, aktualnie skupiam się na tworzeniu rzeczy incognito, wiodąc spokojne życie na wsi i próbując rozwiązać kilka zagadek. Oby się udało. Ściskam. Słuchajcie, to teraz taki mój osobisty wywód odnośnie tego, co teraz tutaj przytoczyłem. Słuchajcie, ja już tutaj nie będę stawiał żadnych teorii, szukał jakiegoś konceptu i ukrytych znaczeń w tym wszystkim. Wydaje mi się, że możemy z tych tweetów jednoznacznie wywnioskować, że Kuba zmęczył się już całą branżą muzyczną. Pisze on wiele rzeczy odnośnie komercjalizacji i trendów, do których samemu już nie pasuje. Tylko że ja widzę w tym taki trochę błąd logiczny. Bo przecież mówiąc o tak ciekawym artyście jak Kue, chyba nikt nie wymaga, żeby robił to, co akurat jest modne i to, co akurat jest trendy, i dostosowywując się do tych wszystkich trendów, na przykład przy publikacji płyty musiał puszczać nutkę pod TikToka. Chyba nikt niczego takiego się od Kue nie spodziewał. Nikt nie wymaga, aby każde jego albumy pokrywały się platyną, a wszystkie jego nutki przejmowały hity przebojów. Więc nie do końca rozumiem tą całą gadaninę o tych trendach, o tych podążaniu za nimi i że on już za tym wszystkim nie wyrabia, ponieważ wydaje mi się, że wyrabiać nie musi, tak jak robi to już wiele innych starszych raperów. Quebo też trochę przedstawia tą całą branżę jako taką mega toksyczną, ale wydaje mi się, że to jest ogólnie cecha takiego mocnego wejścia do jakiegoś środowiska i dopiero gdy mocno do niego wejdziemy, dopiero widzimy wszystkie jego wady, całą toksyczność tego wszystkiego, ale to jest cecha prawie że wszelkich zagadnień otaczającego nas życia. Czy ja się samemu spodziewam już powrotu Kue? Szczerze mówiąc wam, jakoś już myślę, że to jest faktycznie jakiś koniec. Nie doszukiwałbym się w tym jeszcze czegoś. Nie wykluczałbym też jednoznacznie, że Kue na przykład za 10 lat nie powróci z jakimś albumem. Byłoby to niepoważne, ponieważ wydaje mi się to możliwe. Jednakże na ten moment niczego bym się nie doszukiwał, nie spodziewał i nie oczekiwał. To na tyle w tym materiale. Ja was przeprowadziłem przez te ciekawe pytania. Powiedziałem coś od siebie i to tyle. Jest w jakimś stopniu troszkę mi tutaj smutno i przykro, ponieważ Kue jest dosyć ważną osobą dla mnie jako słuchacza w całej tej karierze. Nauczył mnie wiele, ponieważ nie ukrywając, na początku nie darzyliśmy się jakąś sympatią i w miarę mojego rozwoju, edukacji słuchowej, może tak to powiedzmy, uczył mnie bardzo wielu cennych rzeczy i myślę, że bez niego moja droga przez ten cały hip-hop nie byłaby taka sama, więc ja bym miał wobec tego człowieka jeszcze jedno kiedyś marzenie, móc z nim pogadać, jeśli nawet nie przed kamerą, to chociażby osobiście. Bardzo dziękuję wam za dzisiaj, w takim razie ostatecznie już, i życzę wam miłego dnia. Dzięki, na razie, cześć!